Cześć, witajcie. Witajcie, witamy Was serdecznie raz jeszcze. Fajnie, że wpadliście. Tak, bardzo fajnie. No i Fajnie, że właśnie. wpadliście, tym bardziej, że w tym Właśnie. tygodniu mamy premierę producenta, który, oj, premiery to nie miał kawał czasu już. To wyjątkowa premiera, bo jedyna smartfonowa premiera tego producenta w tym roku, słuchajcie. A jest to producent, który zwykle taką doroczną premierę miewał wcześniej. Miewał ją zwykle na targach MWC. W poniedziałkowy poranek o 8 rano to była taka święta tradycja, którą nie wszyscy lubili, ale wszyscy i tak biegli na stoisko Sony zobaczyć I nowe modele. wszyscy kleli, dlatego że tam się No. zazwyczaj czekało w kolejce i siadać nie było można, a panowie z ochrony chodzili i mówili, nie Tak wolno było. siadać, nie wolno siadać. Tak było, a był to poniedziałkowy poranek po bardzo ciężkim barcelońskim weekendzie, więc możecie sobie wyobrazić, że zgromadzeni tam przedstawiciele mediów wyglądali trochę niczym parada zombie. Ale teraz, no wiadomo, rzeczywistość jest zupełnie inna i Sony ogłosiło, że zaprezentuje nam trzy modele. Będzie je wprowadzać latem. Nie sprecyzowali dokładnie kiedy, wczesnym latem, więc może nawet. Wiesz co, ja przepraszam, że się wetnę. Co No. prawda nie sprecyzowali, ale Japończycy napisali. Jako, Aha. że Japończycy są bardzo konsekwentni i dokładni w tym, co robią, japońscy operatorzy podali datę i ta data to ma być czerwiec. A, tak, dobrze, Przynajmniej dla Olko. dwóch modeli, bo Japonia dostanie dwa najlepsze modele, trzeciego na razie nie widać. No właśnie, ale to też, Jacku, mówisz o Japonii. To nie jest powiedziane, że u nas też będą w czerwcu, chociaż. Nie, ja mówię o premierze w ogóle. To znaczy, Tak, wiemy, chociaż że na nie wiem, czy ja pewno mam to japońska powiedzieć, premiera jest w czerwcu. bo no nieoficjalnie usłyszałem o tym czerwcu, przynajmniej w odniesieniu do właśnie, tak jak mówisz, dwóch flagowych modeli. A to ja ci mówię oficjalnie, ale na Japonię. No tak, no Japonia ty mówisz na oficjalnie Japonię, a podaje, ja mówię wszyscy operatorzy nieoficjalnie, i no, japoński składa się oddział to. podają Dobra, czerwiec. klei się to. Oczywiście cen też nam nie podali. Na szczęście ceny podał rosyjski z kolei oddział Sony. No i w ogóle powiedziano, że będzie to jedyna smartfonowa premiera tej firmy w tym roku i w ogóle trochę przemodelowali gamę modelową, bo nie mamy już tej serii powiedzmy Elek, tylko mamy mocnego średniaka i w górę. Czyli mamy mocnego średniaka i dwa flagowce. A jakie? No to już opowiadamy. Może co, może Jacku od tego najbardziej flagowego zaczniemy, co? Zacznijmy od tego najbardziej flagowego. No. Czyli Xperia 1 Mark III albo Xperia 1 III, jak wolicie. Sony ją podaje jako Xperia 1 i trójka rzymska po prostu, tak? A wiesz swoją drogą, że podobno liczby rzymskie mają odejść, bo są za trudne? No To bo są już za dzisiaj trudne. mało kto je rozumie, ale one w ogóle mają być zlikwidowane z No mają być różnych programów zlikwidowane, ale nauczania. to jak to? W Polsce Nie, arabskimi? nie, 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 przepraszam, w Stanach. To nie w Polsce, nie, 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 to w Nie, no Stanach. bo już się przestraszyłem, że wiesz, że Polacy zostaną zmuszeni do korzystania z arabskich. Jakże to przecież? Nie, odezwały się takie głosy, że cyfry rzymskie i liczby rzymskie są O Jezu. rasistowskie Aha, i nie o Jezu. mogą być. Dobra, ale wróćmy do Powiadaj tego lepiej o Sony, słuchajcie, bo telefonie, Piotrze. nie o tym gadamy. A przepraszam, ja jeszcze muszę. Jest święto, słuchaj. Pierwszy raz w tym tygodniu, w poniedziałek, od bardzo długiego czasu zobaczyłem dziennikarza w telewizji. To jest coś niesamowitego. Człowieka, który nie bał się zrobić programu, do którego zaprosił ludzi kompetentnych, którzy rozmawiali. O, a mi się Pójdzie za to. to na dywanik, prawdopodobnie różni pójdą na Raczej. dywanik. Ja nie będę mówił, jaki to jest program, bo to nie o to chodzi. Dziennikarz też czasem bywa taki, czasem inny. Tym razem go akurat chwalę, dlatego że po prostu zrobił dobrą robotę. A ci, co są zainteresowani, niech poszukają. Program był w poniedziałek. Nie powiem, w jakiej telewizji, bo też nie będziemy reklamować. No właśnie, lepiej nie. Dobra, wróćmy do tego Sony 1 Mark III albo do Sony Xperia 1 III, którą oparto na Snapdragonie 888. Wiadomo, musiał być full No, wypas. nie mogło Ma być. OLEDowy wyświetlacz 6,5 cala, także jak na
rzecz flagową, to to w zasadzie jest kompakt flagowy, nie? Popraw mnie, jeżeli się mylę. No nie, bo to, ten drugi to ma być kompakt według producenta. Ten jest bardzo flagowy. Ale nie, nie. Mnie chodzi o kompakta wśród flagowców. Wiesz co, no i tak i nie, bo z jednej strony tak, ekran jest nieduży, natomiast jednak on wciąż ma rameczki. Sony ciągle się trzyma tych ramek. Jedni no to, inni nie. Więc jakoś nie liczy się na szczególnie małe wymiary tego telefonu, one są typowe, natomiast sam ekran jest po prostu wyczesany, wypasiony, cokolwiek on no tak. Nie, bo 4K rozdzielczość i 120 Hz odświeżanie jednocześnie podobno. Do tego HDR oczywiście, do tego brak notcha, ale nie otworka, więc to też jest ważne dla tych, co lubią po prostu dobry obraz. Kalibracja rodem z telewizorów Sony, no po prostu nic, tylko kurczę, cmokać zachwytu. Pożyjemy, zobaczymy. Będę cmokał, jak zobaczę, bo na razie to specyfikację przeczytałem i usłyszałem komunikaty prasowe producenta. Nie przesadzili z częstotliwością próbkowania dotyku, bo jest 240 Hz. Ekran jest chroniony w najnowszym szkłem Gorilla Glass, znaczy Victusem, bo nie, może jeszcze nowsze już przygotowali, a ja nie zauważyłem. Nie, nic nie było. Także ten wyświetlacz rzeczywiście jest bardzo fajny. Przy czym z tyłu obudowy to jest ciekawostka, bo z przodu jest Victus, a z tyłu jest Corning Gorilla Glass 6 z kolei. Najwyraźniej szkoda im było, albo uznali, że 6 będzie się po prostu lepiej nadawała. Może na tył, wiesz, no, na tył nie musi aż tak być. Natomiast, co jeszcze ważne, ten telefon jeszcze do tego, słuchajcie, ma super głośniki stereo z dźwiękiem przestrzennym, wspierającym te 360 stopni slidera między innymi. Telefony, wszystkie te telefony... No i Dolby Atmos, tak? Tak, Dolby Atmos. Wszystkie te telefony, o których powiemy, mają, słuchajcie, mini jacki, co już powoli też przechodzi, powiedzmy, do historii. Wszystkie Soniaki mają. Mają dodatkowe przyciski do aparatu fotograficznego, więc takie tradycje Sony. No i trochę mniej mi się podoba ta tradycja, ale no mają takie sobie aparaty fotograficzne do selfie, bo po prostu we wszystkich trzech mamy ósemeczki proste z przodu i tyle. Pardon. No i aparat fotograficzny jest ciekawy w tym telefonie, nie? To znaczy, dobra, to wytrącę czegoś. Nie, spoko, mów. Słuchajcie, jest przede wszystkim, no, mamy trzy 12-megowe matryce, każda oczywiście o innym przeznaczeniu, bo główna 1.7 przysłona niezła i stabilizacja optyczna. Do tego mamy jeszcze aparat szerokokątny. No i słuchajcie, peryskopowy jest najciekawszy z tego wszystkiego, bo ma zmienną przysłonę. Do tej pory nie udało mi się ustalić, chyba że ty to już wiesz. Wiesz co, obawiam się, że nie. Jak czytałem się troszeczkę bardziej, to ona działa skokowo po prostu, niestety. No, to właśnie nie jest... o tym chciałem powiedzieć. Właśnie o wiesz tym co, że... poprawiałem, słuchajcie, zapisy w informacjach dodatkowych, dlatego że w kilku miejscach spotkałem się z zapisem z myślnikiem, ale nie, to nie jest z myślnikiem. Bo też się zacząłem zastanawiać o rany ruchoma soczewka. Nie jest ruchoma soczewka. Nie jest soczewka. Ona działa po prostu w dwóch pozycjach, też... podobnie jak we większości konstrukcji tego typu. Ja też błędnie zapisałem z myślnikiem, ale ja już to poprawiam w tej chwili u siebie. W każdym razie no, obiektyw daje, jakby macie dwa obiektywy w jednym, o, bo to tak mniej więcej działa. Wiadomo, całe przybliżenie pomiędzy tymi wartościami i tak dalej, to jest realizowane hybrydowo. Natomiast faktycznie, no, można powiedzieć, że macie trzy aparaty z czterema obiektywami. Tak chyba jest to najprostsze do ujęcia. Także te aparaty niby nie wyglądają jakoś bardzo imponująco, ale one powinny robić naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Zestaw 12 z teleobiektywem to jest bardzo, bardzo fajny według mnie zestaw. Trzeba będzie oczywiście sprawdzić, jak to będzie się sprawowało w praktyce, natomiast wygląda naprawdę nieźle. Tak, wygląda zacnie. No jeszcze dodajmy, że telefon ma... Mówiłeś, że jest optyczna stabilizacja? Tak, mówiłem o optycznej stabilizacji. Jeszcze dodam, że dodatkowo jeszcze przy tym aparacie jest czujnik Time of Flight, ale to już powiedzmy jest taki tylko wisienka na torcie. Telefon wygląda jak czwarty aparat, ale to nie jest czwarty aparat, to rzeczywiście fajnie. Telefon zasila bateria 4500, niezbyt duża, z niezbyt szybkim, ale jednak szybkim ładowaniem, bo 30-watowym, natomiast Sony gwarantuje 3-letnią pełną żywotność tego akumulatora, czyli to jest telefon taki powiedzmy trochę na dłużej, bo producent za to ręczy, więc jak bateria padnie wam wcześniej, to możliwe, że na gwarancji wam ją wymienią. No i co ważne, telefon jest
wodoszczelny i tu Sony podkreśla, że nie jest tylko IP68, czyli pod kątem zanurzenia, tylko jest też IP65, czyli pod kątem tryskania wodą na telefon, czyli na przykład mycia go pod kranem. Sony, podobnie jak większość firm japońskich, zazwyczaj podkreśla, jeżeli telefon był badany, a oni badają pod wieloma kątami, jeżeli chodzi o współczynnik IP, to podają, japońscy producenci po prostu podają wszystkie współczynniki IP, na jakie telefon był badany, najczęściej właśnie te dwa, czyli IPX5, IPX8, jeżeli chodzi o wody, o wodę. A jeżeli chodzi o kurz, to zazwyczaj jest jeden. No tak, no kurz to jest ten wyższy zwykle. Natomiast... Znaczy tam jest kurz i wnikanie, nie wiem, drobin, wkładanie druta w dziurki. Przepraszam, że to tak nazywam, ale to tak wygląda, bo to jest w zasadzie klasa odporności na porażenie. W tym razie no, przedstawiciele Sony, którzy prezentowali nam telefon, których serdecznie pozdrawiam, faktycznie podkreślali to jakby te dwie klasy szczelności telefonu, no ale w przypadku aparatu też wtedy, kiedy rozmawialiśmy, nie potrafili mi dokładnie potwierdzić, czy to są skokowo zmieniane ogniskowe, czy jednak jest to płynne. Nie, raczej nie. Skokowości i tak też się stało. No i kolejny telefon też jest taki trochę dyskusyjny. Poczekaj, bo nie powiedzieliśmy o wersjach pamięci. Jedynka ma 12 giga RAM-u, 256 albo 512 giga pamięci flash, z tym, że widziałeś oba w tej chwili już w cennikach tych ruskich? Nie widziałem. Czyli tylko 256 pewnie na razie jest podstawka. Tak. Natomiast jest zapowiadany ewidentnie model również z 512. Tak, ale nie dla nas, także... I jeszcze jedna rzecz. Poza szybkim ładowaniem, to jest jedyny model, który ma również ładowanie bezprzewodowe w standardzie QI. Tak? Okay. Czyli jeżeli będziecie chcieli sobie bezprzewodowo naładować, będzie taka możliwość. I to jest jedyny, mówię, ze wszystkich, które debiutowały w tej chwili podczas premiery, które to ładowanie obsługuje. Tak, teraz skończyłem. Jeszcze cena z rosyjskiego oddziału, czyli przeliczona z rubli. Może chciałem powiedzieć rupi. Z rubli, oczywiście z rubli przeliczona, wychodzi na nasze jakieś 4950, mówimy o podstawowej wersji pamięciowej. Kolejny model trochę wzbudza kontrowersje, bo producent, a za nim ja, nazwaliśmy go kompaktem. No faktycznie, no jest to nieduże urządzenie jak na... powiedzmy obecne standardy, ale nadal ludzie mnie tutaj zakrzyczeli, że panie, to duże, co pan wypisujesz za pierdoły. Kurczę, ja komunikuję to, co zakomunikował producent, jakby przekazuję informację od producenta, to jest kompakt. No i można uznać, że jest nieduży, bo ma tylko 6,1 cala, ale nadal ma OLED-owy ekran, nadal ma kompatybilny z HDR, w zasadzie ten ekran niewiele ustępuje temu z tej Xperia 1, bo teraz ja mówię o Xperia 5 Mark 3, czy tam 5.3, jak wolicie. Nadal ma niższą rozdzielczość oczywiście, tak, bo tam jest... Nadal ma 120 Hz, Full HD, no ale przy tej przekątnej to już nie boli. Wnętrze ciągle jest flagowe, bo ciągle jest nam Dragon 888, pamięci jest mniej, bo mamy 8 giga RAM-u i wewnętrzne jest 128 albo 256. No oczywiście mamy mini jacka i tak dalej, i tak dalej. I ten sam tylny aparat praktycznie, tylko bez sensora Time of Flight. I ten sam akumulator, 4500. No tylko, że tak jak Jacek powiedział, już bez indukcji i taką samą klasę szczelności. Także prawie flagowiec, tam odrobinę okrojony, ale nie jakoś tam dramatycznie okrojony, ale też nie tani, bo kurczę, przeliczając z rubli, to on ma kosztować w podstawowej wersji 4200. No tutaj z kolei ekran jest chroniony Corning Gorilla 6 z przodu i tył jest również chroniony Corning Gorilla 6. No tak. Także tutaj jest ta różnica, że nie ma jeszcze również Victusa z przodu. Obiektywy, nie wspomnieliśmy przy jedynce oczywiście i w jedynce i tutaj obiektywy są Zeissa. No i one są chronione tą powłoką odporną Zeissa, także żeby nie uległy porysowaniu. Ładowanie jest podobnie 30-watowe, częstotliwość próbkowania jest podobnie 240 Hz, także w zasadzie są to konstrukcje bardzo podobne. Jeżeli Wam nie zależy na tych dodatkach, to gdyby różnica w cenie była sensowna,
Ja bym się tutaj nie wahał i kupował jednak tego, ten niższy model chyba. Dokładnie, a jeżeli dla kogoś 6,1 cala w 2021 roku nie jest kompaktem, to ja tylko, no pozostaje mi tylko współczuć. Możecie sobie pisać, co tam chcecie. Słuchajcie, my sobie zdajemy oczywiście sprawę z tego, że jest cała masa użytkowników mających sentyment do niewielkich, kompaktowych smartfonów. Z ery przed zagiętymi rogami wyświetlacza, bez powiększania wyświetlacza, tych jeszcze pracujących w prawdziwej rozdzielczości Full HD, czyli tej niższej od obecnej 1920, ale kurczę, to se ne wrati. To se ne wrati po prostu. Bierzcie pod uwagę jeszcze jedną rzecz, poza tym, co Jacek powiedział. Kiedyś smartfony miały ramki jak, kurczę, portret Monolizy. A teraz mają wąziutkie ramki, więc te, powiedzmy, 6 cali kiedyś, to nie jest 6 cali teraz, kochani. Tak, naprawdę. Tak. No. Tak. O, oba się uniosłem, bo mnie wkurzyli ci ludzie komentarzami trochę. To znaczy nie, ja jestem w stanie zrozumieć. No, a ja nie, tego, sorry, nie, bo wiesz co? Łuknął im ten jeden szczegół, że 6 cali kiedyś, to nie jest 6 cali teraz i tyle. Wiesz co, ja jestem w stanie to zrozumieć nie. O tyle, że większość w tej chwili wychodzących smartfonów trudno jest rzeczywiście gdziekolwiek nośli, gdziekolwiek przechowywać, bo one są duże. Natomiast masz rację. Chociaż ci powiem, że na przykład ja w tej chwili korzystam z takiego telefonu, który mi się do wszystkiego mieści. Malutki, płaściutki, zgrabniutki. Dla mnie trochę za mały, przyznaję. Ciężko mi się na nim na przykład pisze na klawiaturze, robię mnóstwo błędów. Ale jeżeli chodzi o przechowanie w kieszeni marynarki, czy w obcisłej kieszeni spodni, to są takie telefony, które się da przechowywać. Naprawdę. To nie jest żaden rocket science, żadne cuda. Ja się przyzwyczaiłem do obsługi dwoma rękoma, dlatego że trzeba było się po prostu przyzwyczaić. Nigdzie obsłużyć z dwóch powodów. Po pierwsze, duży ekran, bo mimo tego, że można, większość ma tę fajną cechę interfejsu, że można go sobie zmniejszyć machnięciem palca. W zasadzie każdy. Ale smartfony są śliskie. W związku z tym trudno, jeżeli się nie nosi smartfona w dodatkowym case'ie, utrzymać po prostu dosyć dużą bryłę w ręce, tak żeby ona się gdzieś nie wyślizgnęła, szczególnie podczas jakichś innych działań. Wiesz, bo nie zawsze się wyłącznie rozmawia. No zgadza się. Mnie na przykład pod tym względem wręcz rozpuścił po prostu Galaxy Fold, który po prostu uwielbiam ten telefon. Ja na nim nauczyłem się pisać przy użyciu dwóch kciuków i teraz próbuję to robić na każdym telefonem, czego efektem są zabawne SMS-y, które z normalnych, klasycznych smartfonów czasem wysyłam. Do ludzi, bo oczywiście nie zauważyłem, co mi zrobił autokorekta, a ja napisałem bardzo niedokładnie, bo się przyzwyczaiłem do dobrego. Ale wróćmy do Soniaków, bo jeszcze jest jeden model. Xperia też kompaktowy. No właśnie, no też. Chociaż już nie flagowy. Już nie flagowy, średniak. Najtańszy z całej serii, ale ja wcale nie powiedziałem, że tani, zauważmy. Słuchaj, to jest ten, którego na razie japońscy operatorzy nie zapowiadają. Jest to telefon ze Snapdragonem 690, z OLED-owym ekranem Full HD 6-calowym, z pamięcią 628, z porządnymi głośnikami, oczywiście z 5G również, z potrójnym aparatem fotograficznym, gdzie główna matryca ma 12 megapikseli, a pozostałe dwie po 8 i znowu podkreślam, mamy tu bardzo praktyczny zestaw pod tytułem obiektyw główny plus szeroki plus tele. Nie tam żadne. Tak, ten obiektyw tele to jest duży plus, naprawdę. Co? No, jaki by nie był, to jest. No i znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, przedni aparat 8 mega i akumulator znowu 4500 mAh. Także też kilka, powiedzmy, tych genów flagowej Xperii tu się znalazło, ale słuchajcie, cena też jest taka z genami flagowca, bo przeliczając z rubli, podkreślam, także ta cena niekoniecznie musi odpowiadać naszej, może być zbliżona, ale nie jakoś tam strasznie. 3460 wychodziło przedwczoraj bodajże za ten telefon. Mówmy się, że niestety każdy z tych modeli, o których powiedzieliśmy, to jest bardzo drogi smartfon. Te flagowe oferują co prawda bardzo fajne rzeczy, ale to są smartfony drogie. Sony się skupiło na tym, żeby smartfony wypuszczać na rynek. Oni nie walczą w tej chwili już o pozycję na rynku. Nie mogą walczyć, bo to zamiatane. Stać ich po prostu o to, żeby wypuszczać smartfony fajne, i jednocześnie nie tanie, bo im nie zależy jakoś strasznie na sprzedaży.
dajemy wam dobry smartfon, ale on kosztuje, bo to jest premium. Z drugiej strony, no teraz można, kupując smartfon Sony, poczuć się, że faktycznie mamy smartfon premium i możemy ładnie demonstrować, bo i kolory tych telefonów są niebrzydkie i logo fajnie wygląda, możemy demonstrować, że nas kurde stać. Znaczy, mnie jest przykro o tyle, że niestety u nas nie będzie wszystkich pełnej gamy kolorystycznej. Pełną gamę kolorystyczną dostaną Japończycy. Jeżeli chodzi o jedynkę, to jest czerń i taki bardzo ciemny, bardzo, bardzo ciemny fiolet. Jeżeli chodzi o, z kolei o piątkę, to ja widziałem wyłącznie zielony i czarny. Z kolei, jeżeli mówimy o dziesiątce, tej najtańszej, to wydaje mi się, że niektóre kraje dostają białego. Nie wiem, czy w Europie się pojawi, chociaż to zdjęcie się pojawiło. To będzie na pewno taki fajny fiolecik, nie wiem, jak ten kolor nazwać. Znaczy, wiesz co, to jest taki niebieski, specyficzny niebieski, nie wiem, jak go nazwać, ale jest niebieski i czarny, natomiast może będzie biały na niektórych rynkach euroazjatyckich, natomiast na pewno u Japończyków będzie jeszcze czerwony. Ja. Tak, powiedzmy, ten niebieski tak lekko wpada w różną. Zobaczycie, ładny ten kolor jest. Co by nie powiedzieć, w ogóle te telefony, cokolwiek tam można marudzić, że drogie, srogie i tak dalej, ale no, jeżeli chodzi o wygląd, to wydaje mi się spoko, takie są. Właśnie takie są premium. Nie wiem, nie potrafię tego nazwać, ale ten design jest taki, kurczę, no taki elegancki taki, powiedzmy. Tak, znaczy jest elegancki, przy czym no, zaznaczamy, to jest klasyczny, w miarę klasyczny design Sony, bo przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie smartfony, tego, że nie ma właśnie jakichś bardzo mocno pozaokrąglanych rogów, nie pozbyli się ramek, tak jak Adam mówił na samym początku. W związku z tym te smartfony wyglądają na bardzo klasyczne, nie jakieś straszliwie nowoczesne. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, to rzeczywiście są to smartfony premium. To są telefony po prostu sztosowe. Ceny. Nie wróżymy jakiegoś wielkiego sukcesu na rynku, ale myślę, że ten, kto świadomie kupi ten telefon, to będzie z niego zadowolony. A ja się nie mogę doczekać, kiedy jedynka do mnie przyjedzie, bo po prostu robi mi wow. Wydaje mi się, że Sony zrobiło dobrą robotę. Ja jestem ciekaw głównie aparatów fotograficznych, oczywiście, bo tak jak zwykle. Natomiast jeżeli chodzi o wyświetlacze, jeżeli chodzi również o możliwości, jakby o rodzaj zestawu fotograficznego, no to czapki z głów, bo rzeczywiście zrobili dobrą robotę, jak mi się zdaje. No zrobili. Dobrą robotę moim zdaniem, moim oczywiście, w ubiegłym tygodniu odwaliło też ZTE, firma, która trochę odradza się jak Feniks z popiołów, bo tam dostali swego czasu od Amerykanów po łbie. Potem próbowali troszeczkę, no ale w ostatnim czasie jakby wrócili do gry, bo przypominam, pokazali smartfon, pierwszy na świecie komercyjnie oferowany smartfon ze schowanym pod wyświetlaczem aparatem do selfie. A teraz, bo to był Axon 20, a teraz prowadzili serię Axon 30 następców. Co ciekawe, już bez tego aparatu. Odpuścili, czyli widocznie stwierdzi, kicha. Ludzie źle oceniają ten aparat, damy im zwykły, no i zrobili taki z przodu aparat zwyczajny w dziurce w stylu Samsunga, czyli po środku górnej ścianki, ale z tyłu, no to odwalili, słuchajcie, taki numer, że no już jak były pierwsze zapowiedzi, to tak usiadłem, wytrzeszczyłem gały, bo słuchajcie, wsadzili do telefonu 3 jednakowe aparaty, 3 razy 64 mega, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali. Do tego bardzo przyzwoite obiektywy, bo główny aparat ma, słuchajcie, przysłona 1.6, czyli bardzo zacną i oczywiście optyczną stabilizację. Drugi z kolei oczywiście robi zdjęcia szerokokątne 120 stopni, a trzeci ma teleobiektyw z 5-krotnym przybliżeniem bezstratnym, 10-krotnym hybrydowym i cyfrowym 120 razy. No, zestawik nie dość, że praktyczny, bo mamy te trzy aparaty, co zawsze utyskujemy, że brakuje tego teleobiektywu. Tu nie zabrakło. I ZTE Axon 30 Ultra, bo to o nim mówimy, jeszcze do kompletu ma, słuchajcie, 16-megowy aparat do selfie, ale to akurat jest mało istotne, ale ma byczy ekran, bo podobnie jak Soniaki, ma OLEDowy ekran, ale co prawda tylko Full HD, za to o przekątnej 6,67 cala i z odświeżaniem 144 Hz, czyli tak jak najmocniejsze obecnie dostępne smartfony growe. A to jest po prostu smartfon klasyczny do użytku po prostu normalnego.
Snapdragon 888 w środku oczywiście, pamięci DDR5 i UFS3.1 oczywiście. Bateria nie największa, bo 4600, ale z 66-watowym ładowaniem. Do tego wersje pamięci są takie, że też powiem szczerze mi robią i ceny mi robią jeszcze bardziej. Oczywiście to są ceny z rynku chińskiego, bardzo mi przykro, u nas trzeba dorzucić VAT. Ale powiem Wam teraz, jakie są ceny, to usiądziecie. Za tenże telefon z pamięcią 8 plus 256 trzeba by było zapłacić 2750 sprowadzając Chin. Za model 12 plus 256 2915. No i moi drodzy, niecałe 4000, 3888 mi wyszło po przeliczeniu, gdybyście wybrali wersję z pamięcią, uwaga, 16 GB RAM-u i skromny terabajt pamięci UFS 3.1. I do tego jeszcze ten telefon można mieć z pleckami z fejkowej skóry albo w kilku innych fajnych kolorach. I powiem Wam, że jak dotąd ZTE specjalnie smartfony mi nic nie robiły, nawet tak po prostu, ot jest, no jest ZTE. To teraz... No to mamy, jak mi się zdaje, podobnie, dlatego że ja też do tej pory jakby nie bardzo byłem zainteresowany smartfonami ZTE. Natomiast po tym, co zrobili z Axonami 30, powiem szczerze, że wziąłbym rzeczywiście do ręki, bo to jest smartfon wart uwagi. Kurczę, to jest. Przede wszystkim na papierze. Na papierze, ale... Ten AMOLED ma 10-bitowy kolor, właśnie ma Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu, pracuje adaptatywnej, co prawda, ale jednak przy częstotliwości ekranu maksymalnym, tym 144 Hz. Z tym, że mówię, to jest adaptatywne, także tam oczywiście ma częstotliwości pośrednie 60, 90, 120 w zależności od tego, co robi. Ale full wypas pamięci rzeczywiście, bo i klasa pamięci, prędkość, i jeżeli chodzi o pojemność, rekordowa zupełnie w przypadku na cenę, tego jednego terabajta. Poniżej 4000, czyli 4,5. Tak, to prawda. Te aparaty, o których Adam mówił, to są rzeczywiście trzy aparaty z matrycami 64 megapiksele. To są różne matryce, znaczy matryca główna jest matrycą Sony, to jest IMX686, natomiast dwie dodatkowe matryce, jedna portretowa, druga rzeczywiście do zdjęć szerokokątnych, to jest GW3 Samsunga, jedna i druga. One mają co prawda różne parametry optyczne, ale matryce są te same. Do zdjęć tele użyli akurat aparatu, który nie jest może w najwyższej jakości, bo to jest aparacik OmniVision 8-megapikselowy, ale powinien robić robotę. Co prawda te deklarowane ich hybrydowe powiększenia budzą moje wątpliwości pewne. Nie, tam jest peryskop, no, także... Nie, może sobie być peryskop, ale deklarowane 60-krotne powiększenie hybrydowe, sorry, nie. O ile 5-krotne bezstratne jestem w stanie zrozumieć, o tle hybrydowe 60-krotne nie bardzo, przykro. Chyba, że robią hybrydę z powiększeniem cyfrowym łącznie. Tak. Ale to jest dziesiątka hybrydowa, bo to jest taka wartość, która jest bez problemu do wyciągnięcia z tego obiektu. Tak, hybrydowe powinno być w okolicy 10 razy, bo przy 5-krotnym bezstratnym to hybrydowe 10-krotne jest jeszcze dopuszczalne. Tak, jakość zdjęcia powinna być całkiem fajna. Ja zdaje się powiedziałem, bo możliwe, że z tego mojego słowotoku tak by niknęło, że teraz tak zajarzyłem, że ja powiedziałem, że ten teleobiektyw peryskopowy ma 64, nie, portretowy ma 64. Nie, on ma matrycę 8. Tak. Nie, peryskopowy, doprecyzujmy. O Jezu, już chyba jestem zmachany tym wszystkim całym tym tygodniu. Częstotliwość próbkowania dotyku 300 Hz, no także nada się również dla graczy. Ładowanie, to, które oni podają formalnie, jakby to jest Quick Charge 4+, no bo tak obsługuje oczywiście Snapdragon 888. To w zasadzie chyba nie ma indukcji. Jeszcze jedno USB 3.1 jeszcze, tak? Bo to też może warto by było. I NFC, co w telefonach ZTE nie jest rzeczą oczywistą. No nie, no bo, ale dlaczego? Bo właśnie chciałem powiedzieć, że dowiedziałem się już, że ten telefon będzie dostępny w Europie, będzie dostępny bodajże jakoś w maju. Tak, on obsługuje częstotliwości naszą. A, nie ma kart pamięci jeszcze. Tak. Nie ma kart pamięci. No ale po co, jak masz terabajta?
No niby tak, ale jedno. Mam cichą nadzieję, że nasi przyjaciele przyślą nam ten telefon do testów, bo już o to poprosiłem i nie odpowiedzieli, że nie. Także są szanse, kazali wypełnić formularz. Także jesteśmy o krok do przodu. A jeszcze dodam, że ZTE wypuściło też Axona 30 Pro, który co prawda już do nas nie trafi, raczej pozostanie tylko w Chinach. Będzie tańszą alternatywą po prostu dla Ultry. Ma płaski wyświetlacz, obniżoną częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz, czyli nadal bardzo dobrze. Przekątna oczywiście rozdzielczość takie same, tylko podkreślam, tu jest ekran płaski, nie ma zaokrąglonych brzegów. Bateria też trochę mniejsza, bo 4200 z trochę słabszym ładowaniem 55-watowym. No i usunięto jeden z aparatów 64 mega, ten portretowy. Natomiast, żeby nie było zbyt skromnie, to dołożono, no i oczywiście peryskopowy usunięto też. Natomiast, żeby nie było zbyt skromnie, nadal są cztery aparaty, bo dołożono piątkę i dwójeczkę do makro i do rozmywania tła. Ale to już nie jest to. No nie jest to, ale ceny, słuchajcie, też już zjechały. No oczywiście pamięci są też cieńsze, ale ceny też są niższe, bo od 1750 za model 628 po 2100 za model 8 plus 256. Szczegółowy cenik znajdziecie w podlinkowanym artykule. Proponuję jechać dalej, bo mam jeszcze wysyp nowości marki, którą coraz chyba szerzej zaczynacie kojarzyć, chociaż pewnie nie wszyscy nadal ją kojarzą, bo marka się nazywa TCL. No jest jeden z chińskich potentatów, znany też między innymi z produkcji telewizorów, a bliżej możecie kojarzyć go jako właściciela marki Alcatel. No ale teraz wprowadził telefony pod własną marką, wprowadził, oj muszę policzyć, bo mnie nie było wówczas, ile modeli. To znaczy wprowadzili trzy telefony na rynki europejskie, czwarty na rynek amerykański, znaczy nie amerykański, a na Amerykę Północną po prostu. No i jeden zapowiedzieli i ten, który zapowiedzieli, to jest najciekawszy moim zdaniem, bo model nazywa się... Znaczy z tym, że mówimy nadal o prototypie, oni a, bardzo... Koncepcja. Może inaczej, koncepcję pokazali. Fold and roll, czyli połączenie telefonu składanego z telefonem rozsuwanym ze zwijanym wyświetlaczem, czyli mamy wyświetlacz jednocześnie i składany i rozwijany. Pomysł ciekawy. Umieszczałeś filmik w newsie, czy nie? Jednym. Słucham? Umieszczałeś filmik w newsie, czy nie? Wiesz co, robiła to Jola, więc... Jest na pewno, nawet jeżeli u nas w newsie Joli nie ma, bo ja powiem szczerze, że nie pamiętam, to filmik jest na pewno do znalezienia na YouTubie. Smartfona się, słuchajcie, tego prototypowego z elastycznym ekranem otwiera i po otwarciu jeszcze wysuwa się z jednej części dodatkowa część wyświetlacza. W związku z tym mamy pełnowymiarowy tablet po prostu. Coś nie kwadratowy, sposób? Nie ten, tylko rzeczywiście tak. Jest fotka tutaj, która to pokazuje akurat w naszym artykule, także sobie możecie zobaczyć. Ale mówię, warto sobie poszukać filmu, bo na filmie to widać dokładnie po prostu. Pewno. Znaczy na animacji, bo to jest animacja, a nie filmowa. No właśnie, bo to jest koncept, nie wiadomo czy on się w ogóle pojawi, ale mają taki koncept. No, przypominam, że składany smartfon TCL-a to już widzieliśmy kawał czasu temu, jak jeszcze były normalne targi MWC, na które można było pojechać i macać urządzenia. Znaczy, no, czekamy bardzo długo, bo oni w zasadzie od co najmniej dwóch, jeżeli już nie trzech lat, chwalą się, że pracują nad tym, tak? Także jeszcze. No. Poczekamy. Powiedzmy o tym, co pojawi się na rynku, co będzie do dostania. A w najsłabszym chyba z tych wszystkich smartfonów, które TCL zaoferuje, będzie Alcatel 20L. To jest IPS-owy wyświetlacz, smartfon na Snapdragonie 662, pracujący w Full HD z plusem, z pamięciami 128 flesza i 4 giga pamięci RAM, także nie jest to, jak widać, flagowiec. Z aparatami z tyłu 48 plus 8 plus 2 plus 2, z przodu 16. Pamięci LPDDR4, ładowanie 18-watowe, wersja single i dual SIM, u nas prawdopodobnie będzie dual SIMowa, bateryjka 5000 mAh. Nie znam ceny, powiem szczerze, bo nie oglądałem konferencji. Czy ceny podali? Czy 20L? Tak.
Słuchaj, więc podali, ale tylko w euro, więc na razie chyba nie splanowano. U nas 200 euro ten telefon kosztuje. Może ja szybciutko przeliczę, ile to by było, żebyście nie musieli tego robić wy. Moi drodzy, to jest 910 zł na tą chwilę. Kolejny model to jest 20L z plusem. Tutaj właściwie dużych zmian nie mamy. Specyfikacja jest bardzo podobna. Pamięci jest więcej, bo 256 plus 6 giga RAM-u i aparaty są troszeczkę inne, bo zamiast jednostki 48 są 64 megapiksele plus 8, plus 2, plus 2. I cała reszta parametrów w zasadzie jest bardzo podobna. Natomiast tutaj w przypadku tego telefonu TCL zapowiedziało, że będzie jeszcze model 20S bodajże, który będzie oparty na tym 20L z plusem i ten 20S pójdzie właśnie dla Ameryki Północnej, będzie zmiana procesora tam. Tyle się dowiedziałem z materiału. W tym przypomnę jest Qualcomm 662, a tam nie wiem co będzie, bo nie podali. Nie podali. Szukałem, ale nigdzie niestety nie ma informacji. Tak naprawdę nas to średnio, nie? Tam może podadzą w Stanach. Dokładnie. A jeszcze cena tego modelu też nie jest jeszcze znana w złotówkach. Wynosi 300 euro, czyli przeliczając na żywca 1365 zł. Natomiast trzeci model, który pokazali, czyli TCL 20 Pro 5G, już wiadomo, że będzie w Polsce na początku czerwca za 2600 zł. Ale na start podobno mają być dodawane atrakcyjne dodatki, tu cytuję, o wartości około 1000 zł. Tak. Tak. Także będzie nieźle, ale zobaczymy, jakie to będą dodatki, bo nie tak, wiem. Jeszcze nie wiadomo, TCL produkuje i słuchawki bezprzewodowe, no właśnie, do no, inne to, gadżety telefoniczne w związku z dołożyć, nie? Może telewizor dorzucą po prostu, no telewizory też robią, tak? Wiesz co, była taka akcja, kiedyś do jakiegoś telefonu dorzucano telewizor i to chyba właśnie TCL, ale chyba do innej marki. Może. Nie pamiętam. Wiesz co, nie pamiętam, chyba LG coś takiego robiło. No właśnie, ale to chyba swój telewizor. Ale to LG to raczej swój telewizor dokładało, bo mają swoje znakomite też. Więc... Poza tym, nie wiem, podejrzewam, że ta promocja obejmowała góra 10 egzemplarzy. No, podejrzewam, a i pewnie telewizor był z najniższej półki, no bo... Jest nadzieja, że tutaj w przypadku TCL-a tych egzemplarzy promocyjnych będzie jednak znacznie więcej. Także może warto zobaczyć. Wyświetlacz fajny dla tych, którzy robią... O nim. Przepraszam? Opowiadaj o nim, bo tak się zachwycamy, ale nie powiedzieliśmy, co to za telefon. Nie, powiedziałeś, co to za telefon, podałeś nazwę. No, ale nie powiedziałem, co oferuje, ale to już... No dlatego zaczynam, że dla tych, co lubią wyświetlacze z zagiętymi rogami, to może być całkiem sensowne wyjście. No. Tutaj w przeciwieństwie do poprzednich modeli mamy wyświetlacz AMOLEDowy, także jest troszeczkę fajniej. Mamy Snapdragona 750G, także wiadomo od razu, że będzie obsługiwał 5G. Ten wyświetlacz pracuje w rozdzielczości Full HD, do tego Snapdragona 750G dokładają 256 GB pamięci flash i 6 GB pamięci RAM, poza tym jest jeszcze obsługa kart pamięci. O dziwo, aparat fotograficzny to jest 48 pikseli, to jest matryca Sony, do tego jest 16 szerokokątna i 5 do makro i 2 do głębi ostrości, z przodu 32 megapiksele. Fajny kontrast, ale to przy AMOLEDzie to wiadomo, że to będzie no, fajny kontrast. W pamięci DDR4 UFS 2.1, czyli no nie jest to jakiś niesamowity wypas. Dwa mikrofony. A, i jeszcze jedna rzecz ciekawa w przypadku, słuchajcie, tych poprzednich, bo tutaj nawet nie piszą o dwóch mikrofonach, natomiast w przypadku poprzednich modeli TCL podaje dwa mikrofony, ale nigdzie nie pisze, że to jest stereo. Gdy wczytać się troszeczkę bardziej w materiały, okazuje się, że tak, dwa mikrofony. Jeden mikrofon, a drugi mikrofon, słuchawka pracuje w roli mikrofonu i to nie robi niestety stereo, bo te głośniki mają różne parametry techniczne. Tak. W związku z tym tutaj nie ma jak zrobić stereo, w związku z tym TCL nie komunikuje stereo, ale komunikują dwa głośniki, żeby ktoś zrozumiał różnicę. Dwa głośniki to niekoniecznie jest stereo. Ja dodam, że Jacek miał od początku na myśli głośniki, bo mówił o mikrofonach, ale słuchajcie, po prostu my jesteśmy... Nie, mikrofony też ma dwa. Tak, mikrofony ale... też ma dwa, dlatego że ma do wyciszenia szumu. Tak, ale w wypadku tego.
A tak, o dwóch głośnikach mówiłem w przypadku poprzednich, tych, tak, o tak, których tak. już mówiliśmy. Dobra, może niewystarczająco jasno. Rozumiecie, o co chodzi już. Rozumiecie, na pewno nasi stali widzowie doskonale wiedzą, o czym mówimy. Po prostu, słuchajcie, już jesteśmy zmęczeni, nam się już trochę mota. Jeszcze dodam, że ten telefon ma ekran o przekody 6,67 cala, bo ten rozmiar gdzieś tam chyba umknął w ferworze walki. 6,67, tak. No. I cena, aha, cenę powiedziałem 2600. No. A, i jest jeszcze jedna rzecz fajna, bo on ma szybkie ładowanie, co prawda tylko 18 W, natomiast ma również ładowanie bezprzewodowe, co jest bardzo fajne, 15-watowe. No, zgadza się. Musimy jeszcze wspomnieć o telefonie, o którym ja bym wolał nie wspominać, ale no musimy odnotować taką premierę. Motorola pokazała się akurat w Tajlandii. Motorola Moto E7 i Power. Powera nie widzę. To znaczy, dobra, no ma baterię 5000 mAh, ale z 10-watowym ładowaniem, to nie wiem, czy to Power, no bo 5000 to jest w tej chwili już standard u Motoroli. Oczywiście bardzo pochwalam, ale jest już standard u nich. Natomiast telefon ma Androida Go, procesor Unisoka SC9863A, do tego całe 2 giga RAMu. No, gdyby pojawił się kiedykolwiek u nas pod jakąkolwiek nazwą, to my go nie polecamy. Nie, nie, nie. No 32 pamięci, miejsce na microSD, ekran HD plus IPS 6,5 cala, 13-megowy aparat z dodatkową dwójeczką i piąteczka do selfie. Cena, przeliczając na nasze na żywca, 365 zł i ja temu smartfonowi mówię stanowczo nie. Dokładnie. Nie, no, słuchajcie, nie dajcie się w niego wkręcić, dlatego że nawet jeżeli tam jest troszeczkę czystszy Android niż w innych konstrukcjach, to już nie jest aż tak. No way. I ze względu na procesor, i ze względu nawet na ten maksymalny RAM, bo maksymalnie tam jest 4 giga, nie. Jeżeli chodzi o wersję z 2 giga RAMu, to w ogóle nawet nie patrzcie na ten telefon. Nie, szerokim łukiem omijajcie. Natomiast bliżej możecie się zainteresować dwoma smartfonami Motorola, o których Wam jeszcze za bardzo wiele nie możemy powiedzieć, bo nagrywamy ten film przed ich premierą, a mówię tylko o tym, żeby za chwilę nie było komentarzy, że zapomnieliście o tych Motorolach. Nie, kochani, nie zapomnieliśmy, ale o Moto G60 i Moto G40 Fusion konkrety przedstawimy Wam za tydzień, ponieważ ten film, który oglądacie teraz w piąteczek, po południu, po robocie, to my nagrywamy w robocie i to, moi drodzy kochani, od rana, więc siłą rzeczy, wybaczcie. To znaczy, prawdopodobnie wcześniej będziecie mogli o nich przeczytać na LG, także zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, ja Wam podlinkuję już pod tym filmem artykuł o tych motkach. Na razie wiem to, co w przeciekach. Prawdopodobnie oba mają Snapdragony 732G. Moto G60 ma 6 giga RAMu, a 40 4 giga. Oba mają podobno wyświetlacze Full HD z odświeżaniem 120-hercowym. Oba mają podobno baterie 6000 mAh. Oba mają, różnią się aparatami fotograficznymi. Oba mają potrójne, z tym, że G60 ma 108, 16 i 2 na plecach, a 32 z przodu. Natomiast G40 Fusion ma z przodu 16, a z tyłu 64, 16 i 2. Ale podkreślam, mówię to do Was, ja Jarząbek, w piątek rano, kiedy te dane nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ponieważ premiera w Indiach jest o godzinie 12 ich czasu. No i także jeszcze. Tak, ale natomiast tak jak mówię, macie podlinkowaną już informację, która jest pewna, bo jest producencka, tak? Kiedy oglądacie ten film, pod filmem. Natomiast ja mogę jeszcze wspomnieć o jednym modelu, mianowicie Moto G20, którego przecieki, o którym przecieki specyfikacji się pojawiły. Nieco pewniejsze. On bardzo, właściwie bliźniaczo przypomina Motorola G10. Różni się głównym procesorem i tutaj mam pewne wątpliwości, dlatego że ja się z tym procesorem spotkałem do tej pory wyłącznie w funkcji modemu 5G. Podawany jest Unisoc T700 i to jest rzeczywiście procesor, który pracuje głównie w funkcji modemu 5G. Natomiast tutaj on jest podawany jako jednostka główna, ja nie sądzę, żeby... Ktoś wyrwał po prostu skrawek specyfikacji i wpisał bardzo możliwe jako procesor. Tak samo jak, ciężko mi w to uwierzyć, ale podobno ten smartfon ma mieć 90-hercowe odświeżanie wyświetlacza. Tak. Wiesz co, to się da zrobić. Da się zrobić. Przy
przy jakimś też procesorze, przy rozdzielczości HD z plusem, bo tylko taką rozdzielczość. Tak, da się. To się da. Ale okay. Słuchajcie, to są przecieki, podkreślamy. Pamięć 464 może być, bateria jak to u Motorola 5000, aparaty jak to u Motorola 48.2.2 z tyłu, 13 na przodzie, ma być NFC, ma być mini jack. Znaczy tam jeszcze ma być 8 szerokokątna, zdaje się. Tak, 8, tak, powiedziałem o niej chyba. I cena... Nie, powiedziałeś 48.2.2. 48.8.2 powiedziałem, ale przynajmniej tak chciałem powiedzieć. Anyway, przepraszam, jeżeli nie powiedziałem. I cena około 500 zł w Indiach. Będzie ten telefon, to Wam o nim powiemy szerzej, ale anonsujemy, że jest na horyzoncie, żeby już Motorola zamęczyć do końca, bo Motorola lubimy, nie lubimy tylko słabych telefonów. Jest jeszcze jedna premiera, która miała miejsce w mijającym tygodniu, natomiast ona może być średnio dla nas interesująca, dlatego że to jest premiera koreańska i dotyczy Samsunga Galaxy Quantum 2. I nie byłaby dla nas interesująca, gdyby nie to, że ten sam Samsung Galaxy Quantum 2 powinien się pojawić również u nas pod nazwą Galaxy A82. Tak. Ponieważ certyfikowane są oba modele pod tymi samymi nazwami kodowymi, mają bardzo podobne nazwy numeryczne, w związku z tym jest szansa, że ten telefon właśnie pod nazwą Galaxy A82 pojawi się również u nas. Tak będzie. Znaczy nie wiem, czy się pojawi, ale na pewno będzie pod nazwą. Powinno tak być. No, powiedzmy, że tak na 90% mamy pewność. Będzie miał Snapdragona 855 z plusem, wyświetlacz AMOLEDowy, jak to u Samsungu, super AMOLEDowy w 6,7 cala, pracujący w rozdzielczości 2K 1440x3200 i przy częstotliwości odświeżenia 120 Hz. Także to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o pamięci, 128 flesza i 6 giga pamięci RAM, niewykluczone, że wersji pojawi się więcej. To jest ta wersja, którą Koreańczycy pokazali. Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, to jest 64 plus 12 szerokokątne plus 5 do makro, z przodu jest portretowa 10. I no, powiem szczerze, wygląda bardzo fajnie. Ładowanie jest 25-watowe, bateryjka 4500, ładowarka do tego jest 15-watowa, co prawda wydawana. Shame on you, Samsung, ale to jest obecny. Wiadomo, co będzie u nas, tak? Mówię, wydaje mi się, że jest sens, dlatego że ta seria... Jeszcze wodoszczelność. Tak, no, P67. Tak. No, przepraszam? Tak? Jeszcze wodoszczelność i P67. Okej. Okay. Także fajnie, nie, no fajnie się zapowiada, chociaż ja jestem trochę rozczarowany, bo to jest następca A80, który miał taki fajny wywracany aparat fotograficzny. No, no ale mechanizmy tak. Ze smartfonów, jak widać, się nie przyjmują. Po prostu peryskopy były, ruchome aparaty były. Jakoś to się nie przebiło, bo pewnie, wiadomo, podejrzewam, że to jest wypuszczanie takiego telefonu, to jest proszenie się o reklamację, bo klienci różne rzeczy z telefonami robią i no i chyba forma klasyczna już pozostanie po prostu kafelek i koniec. No tak będzie. Są przecieki o jeszcze jednym modelu, właściwie też wyciekła cała specyfikacja, są zdjęcia, ale to nie dlatego, że gdzieś ktoś kliknął coś, co nie trzeba. To głównie dlatego, że Samsung po prostu na różnych rynkach modele wypuszcza pod różnymi nazwami. I tutaj mamy Galaxy M42 5G, który ma bliźniaczą specyfikację do A42. One też były wspólnie certyfikowane i te specyfikacje będą identyczne, mogą się różnić ewentualnie wersjami pamięci. Zgadza się, tak jak mówisz, nie inaczej. No i co? Są jeszcze przecieki o dwóch modelach Xiaomi. Xiaomi Mi 11X i Xiaomi Mi 11X Pro, które tak naprawdę są klonami telefonów Redmi. Też właściwie w tej chwili nie bardzo mamy co o nich mówić. Obie specyfikacje znajdziecie na MGSN-ie. One się właściwie nie różnią od tych specyfikacji Redmi, natomiast to nie są jeszcze specyfikacje również w pełni oficjalne, dlatego że producent nie potwierdził. Mimo tego, że wiemy jakby z różnych, od różnych certyfikatorów, że to są te same modele, to producent jeszcze tego nie powiedział. Opowiemy o tym, jak będą. Tak, myślę, tak, dokładnie. Dobry pomysł. A równie dobrym pomysłem jest chyba zakończenie dzisiejszego odcinka. Tak?
Tak, już? Podziękowanie Wam, tak, podziękowanie Wam za to, że ciągle jesteście z nami i nas oglądacie. Zachęcenie do komentowania, do zajrzenia do linków, które znajdujecie pod filmem, bo tam po prostu dowiecie się więcej niż Wam powiedzieliśmy. No i chyba tyle, no. No co, życzymy Wam miłego weekendu, tak. Jak zwykle. Dziękujemy, że z nami byliście. Że nas posłuchaliście. Dziękujemy, że komentujecie i jesteście przez cały czas. Zapraszamy Was do katalogu i na stronę MGSM. Zapraszamy do recenzji i testów robionych przez Adama i Violę serdecznie. Zaglądajcie do nas, zapraszamy Was. No. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.